Siemano widzowie, witam was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie malutki opening, a mianowicie otworzymy 100 nowych creatów z godli jednostką oraz 10 fan creatów. No i zobaczymy, co uda nam się trafić. Także ty, drogi widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji, zapraszam cię do oglądania. Jeszcze na start bardzo ważna informacja, teraz na ekranie pojawiają się nagranie pewnie. Co Majeczka Laleczka zrobiła? Bardzo, ale to bardzo jej dziękuję, bo naprawdę dała mi tyle jednostek, dzięki którym będę mógł nagrywać różne odcinki z openingów oraz robić różne konkursy, więc bardzo Majeczka, jeszcze raz za to ci dziękuję i giga pozdrówki. A my co, nie gadamy, otwórzmy sobie create'a, Julie create, zobaczymy, czy trafimy godli jednostkę na start, a dajmy 10 sobie, 10 czemu by nie, 10 rozgrzewkowe, czy będzie chociaż jeden godli? No, aktualnie nie ma, aczkolwiek wiem, że prawdopodobnie się nie uda, chociaż, wiecie, czasami jest ten szczęśliwy dzień. Widziałem, że chyba Merz otwierał 600 tych tutaj create'ów, nic mu nie wypadło. No jeżeli mi ze 100 coś wypadnie, to ja będę tutaj mega zadowolony. Dobra, otwórzmy sobie takie szybkie 4, co mamy, uncommony. Sparkle kameramany dokładnie. No fajne jednosteczki, nie powiem, że nie. Ale ja tu wolę godli, wiecie. Otwórzmy sobie teraz na przełamanie lodu fan create'a. Zobaczmy, co w nim będzie się kryło. Create za 500 gemasów, co nam da? Uwaga, uwaga, uwaga. Co jest? Ej, co to jest? Juuu! Titan Funman w pierwszym create'cie. Co jest? Ej, dobra, jest szczęście. Jest szczęśliwy dzionek, to co mówiłem. No i to mi się podoba, wiecie, to mi się podoba. No to jeżeli taki farb mam dzisiaj do fan create'a, to może z tymi tak samo będzie. Spróbujmy jeszcze raz 10, tylko gdzie by tu iść, chodźmy na środek. I tu sobie 10 otwórzmy podskakując, let's go, zobaczmy, czy coś będzie. Proszę, niech jeden urośnie, jeden. No z tymi create'ami może pójść trochę gorzej. Szkoda, że ich się nie da kupić w sklepie za 50 gemów, bo ja kupowałem jednego po 50 gemów. Tak samo jak są te fan create, bo mógłbym prawdopodobnie teraz sobie dokupić takich jeszcze 200 sztuk, bo mam 10k gemów, ale no, chodząc po trading plazie trochę to zajmuje. Dobra, kolejny fan create, zobaczmy, może znowu jednostka na 1%. Titan. Jednak large fanman tym razem. Ale ja i tak jestem, powiem wam szczerze, bardzo spełniony, bo jednak takiego Titana w pierwszym otworzeniu trafić, to już naprawdę jest, no farcik po prostu. Taki Titan, z tego co wiem, pomiędzy 10 a 20 tysięcy gemów chodzi, więc ten opening już mi się zwraca. Dobra, otwórzmy jeszcze jednego, może kolejny Titan. Jak jeszcze jeden poleci, to leci dla was do widzów. Uwaga! No, large fanman. Lepsze to niż fanman na pewno zwykły. Dobra, otwórzmy sobie teraz kolejne 10 kreicików. Ja tutaj, widzowie, nie będę wam długiego odcinka robił, żeby, wiecie, jakoś mega przedłużać. Otwórzmy sobie to szybko, żeby tak maksymalnie w ten odcinek się zmieścił w 10 minutach. Ale ci powiem, że z tych create'ów nic mi nie chce dać. Dobra, to kolejny fan create, albo otwórzmy sobie nawet dwa. Let's go, niech ten urośnie. No, tu jest large, a tu zwykły fanman. Siemano, chłopaki, siemano, fajne wiatraki. Ale jeszcze jeden Titan mógłby, widzowie, wylecieć. Dla widza. Ja przysięgam, że jak jeszcze jednego Titana dropnę, to wam go rozdaję. Ale dobra, póki co otwórzmy sobie kolejne 10 kreicików. W sumie nawet nie wiem, ile ich kupiłem. Wiem, że ponad 100 sztuk i niestety nic tutaj nie ma. Halo, czemu same zielone jednostki? Sparklery, ja was lubię, ale nie aż tak, żebyście ciągle dropili mi tutaj. Dobra, idziemy jeszcze kolejne 10. Puu, kolejna dyszka, zobaczmy. Czy w tej dyszce coś się może będzie kryło? Oj, nie. Ciężko, widzowie. Może następnym razem uda mi się trochę więcej kupić i otworzyć na przykład 1000 sztuk. Chciałbym wiedzieć, czy z 1000 mi coś poleci, bo szanse to jest 0,05, to tak jak na Titanica w Pet Sim 99. Dobra, to fan create teraz na przełamanie lodu. Proszę. No i co to za fanman? Halo, ja ciebie, kolego, mam. Ja nie chcę więcej fanmanów, ja bym chciał tutaj Titan fanmany. Dobra, ile mam tych create'ów? 4, no to jeszcze jednego sobie otwórzmy. W tym miejscu i uwaga, urośnij. Nie chcę rosnąć, on jest mniejszy ode mnie, widzowie. On jest mniejszy od krówki. Dobra, to kolejne 10 create'ów Julie create'y, jeden niech urośnie, ten. Aj, widzowie, żadna to tutaj jednostka mnie nie lubi ewidentnie. W ogóle jak nasz ekwipunek teraz wygląda, co tu Majeczka zrobiła z ekwipunkiem, patrzcie sami. Ja miałem chyba 200 jednostek, to teraz mam 800. No i dużo z nich na pewno będę musiał sprzedać, żeby zrobić sobie jakiś lepszy opening, czegoś innego. Ale też prawdopodobnie dużo rozdam na shortsach oraz na specjalu, który się odbędzie z okazji 10 tysięcy subów. No ale to jeszcze brakuje nam 3 tysięcy, więc widzowie, subujcie i wbijamy te 10 koła. Wtedy naprawdę odbędzie się ciekawy live'ik. No dobra, póki co zjedźmy sobie do góry, proszę szybciej. Dobra, i kolejne 10 create'ów, let's go. Godli, jeden godli, nawet Merez go nie ma, ja chcę go mieć. No i nie ma, same tutaj uncommon jednostki. Zielone sparklery. No i tak naprawdę stało raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dwanaście,
16 creatów, to wiecie co, otwórzmy sobie tak 6 szybkich, raz, dwa, trzy. No dobra, 3 szybkie sobie otwórzmy. I czy w 3 szybkich pojedynczych coś jest? No niestety nie ma, jak widzicie. A szkoda, 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 mogłoby coś polecieć. Jeszcze raz sobie 3 szybkie otwórzmy, raz, dwa i 3. Dobra, 3 szybkie kolejne poleciały, w pierwszym nic, w drugim nic i trzecim no też nic. W sensie jest coś, ale słaba jednostka. No dobra, to jakby to teraz zrobić, widzowie? Chyba otworzymy sobie tak, że zrobimy na początku te fan create 2. Och, tak sobie zróbmy. Uwaga, i Titan to jest? Nie, już myślałem, to jest Large Fanman, a już się nabrałem, że to jest znowu Titan. No i co, no ostatnie 2 otworzenia nam dzisiaj zostały, widzowie. Mam nadzieję, że trzymacie teraz kciuki, bo otwieramy ostatnie 10 create'ów i ostatniego fan create'a. Uwaga, czy coś będzie jeszcze dzisiaj? Puu! Pierwsze 10, w sumie to ostatnie 10, nie pierwsze. I proszę, żeby jeden rosnął i niestety żaden. Z ponad 100 takich create'ów ani jeden nie urósł. No to co, na pożegnanie ostatni fan create, zobaczmy, czy on będzie jakiś bardziej szczęśliwy. Oj, large, dobra, już wiem, że to jest large'ek. A już myślałem, że to mógł być Titan. A te wszystkie tutaj sparklery oczywiście potwierdzamy i usuwamy. 92, okej, czyli nie otworzyłem 100. No i widzowie, oskamowałem, muszę iść dokupić jeszcze 10. No i kupujemy ostatniego. Halo, trying to buy. No niech mi to kupi. No jak widzicie, po 50 gem wchodzi jeden. Dobra, kupiłem 10, żeby nie było, że oskamowałem. Otwórzmy sobie do równej setki. No i zobaczmy, może na Trading Plazie większe szczęście. Sprawdźmy. I to samo. Niestety pech do tych create'ów jest. Ciężko jest trafić tą jednostkę, ale jeżeli widzowie będziecie chcieli taki jeszcze jeden odcinek, gdzie będziemy otwierali 1000 takich create'ów, tak myślę, że możemy spróbować taki odcinek nagrać z racji tego, że mam tyle jednostek w ekwipunku, to koniecznie byku strzel tej łapkę w górę i subskrypcję, żebym widział, że chcesz taki odcinek i napisz komentarz. A dzisiaj sobie jeszcze widzowie zróbmy jakiś konkursik fajny, a mianowicie rozdajmy sobie 2 upgraded Titan Cinnamomeny. A czemu by nie? Fajny opening wyszedł. Wyleciał mi Titan jeden, jestem na plus. Także myślę, że takie 2 godli jednosteczki możemy rozdać. Jedyne co musicie widzowie zrobić, to napisać ważnik w komentarzu oraz dodać słówko krówka, żebym wiedział, że oglądacie te odcinki. No i następny odcinku wybierzemy sobie oczywiście zwycięzcę. A propos zwycięzcy, to na ekranie macie teraz ostatniego zwycięzcę losowania. Serdecznie mordeczki ci gratuluję, idziemy do mailboxa wysłać nagrody. Więc co tu ostatnio było do wygrania? Na początku napiszmy pozdro z odcinka. I ostatnio chyba też była godli jednostka, o ile się nie mylę. Sprawdźmy sobie, tak, ostatnio był upgraded Titan Cinnamomen. Więc zaznaczamy go sobie, wpisujemy nick zwycięzcy, czyli Balti. Gratuluję serdecznie przyjacielu, wysyłamy, potwierdzamy i nagroda powędrowała do twojego mailboxa. No i póki co to na tyle, widzowie. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Życzę tobie wspaniałego dzionka albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądasz. Ja tu będę leciał i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczyska i siemanu!